2.5 hours later. Cześć wami, witam serdecznie do nowego wideo w moim kanale Daniel Napraw Ja. Tak, co dzisiaj robimy? Dzisiaj wymieniamy znowu hamulce przy Audiku A4, rocznik 2017-2018. To znaczy, ludzie, to jest samochodnówka. Zobaczcie sobie, jaki duży hamulec tutaj jest. To jest właśnie też ta, dlaczego ja nagrywam właśnie ten film, bo takich hamulców jeszcze nigdy nie wymieniałem, po pierwsze, a po drugie, samochód jest nawet nowy, że na pewno będzie dużo ludzi interesowało, jak się takie hamulce wymienia. Tutaj w Niemczech kolega był właśnie w serwisie, chcieli od niego 1200 euro za hamulce przednie i tylnie, ale razem z tarczami to by było tak przeliczone 5000 zł. My teraz będziemy wymieniali same klocki hamulcowe, bo mi się wydaje, te tarcze mają taki malutki rowek, ale tarcza hamulcowa powinna wytrzymać dwie pary klocków hamulcowych. Tak, na co tutaj musimy uważać? No praktycznie podobne do wszystkich innych hamulców, jedyne co tutaj jest, jak mamy tutaj właśnie ten kawałek, to normalnie wy to znacie, że jest z dwóch części, nie? Tutaj są śrubki z tyłu, ściąga się, powiesi się na bok i tyle. Nie, tutaj jest inaczej, to jest wszystko jedna część i od razu jest tutaj z tyłu przykręcone grubymi śrubami. 21 to jest, którą zaraz będziemy musieli odkręcić. Tak, tutaj mamy kabel do senzora na hamulce. Tego trzeba właśnie tutaj już, najlepiej teraz już wywiesić albo odczepić, na bok go damy, żeby no po prostu, żeby też nie popsuć, a po drugie trzeba tutaj na jedną rzecz jeszcze uważać, tutaj jest właśnie szlauch na hamulce, on jest stalowy i on stalowy jest właśnie, idzie od razu od hamulca, wychodzi, o już odczepiłem, wychodzi od hamulca od razu tutaj do zawieszenia, jest przymocowany, znaczy, że musimy tutaj z tyłu właśnie jeszcze jedną klamrę odczepić, zanim w ogóle będziemy dalej tutaj rozbierać, to wam pokażę. Pokażę właśnie dokładnie, gdzie to jest, jak się to robi. I no jest jeszcze jedna rzecz. Jak nie umiecie, nie wiecie, to nie róbcie sami hamulców. To jest coś właśnie do specjalistów albo do kogoś, co się zna na technice, nie? Żeby nic nie popsuć. Bo jeden błąd może być kwartalny, że można sobie coś zrobić, nie? Po prostu życie należy na tym, że jak się hamulce robi. I już sobie oglądamy. Pokażę wam, gdzie jest tutaj ta klamra, o której mówię. Tak, tutaj już widać. Widzicie? To musimy odczepić. Sam ja mnie widzę na kamerze, ino widać. I to tutaj właśnie śrubokrętem leciutko i wygniemy na bok. I już prawie spada. Teraz wezmę od tyłu sobie jeszcze, żeby palcem to podtrzymać, żeby nie spadła na dół. Tak. I musimy wypchać rurkę hamulcową ze szlauchem razem, wyciągnąć stąd i zawiesić na bok. Tak, jak jest zawieszony na bok, to możemy zacząć od razu te śruby, 21 głowa, to jest właśnie odkręcać, wiecie co, też wam pokażę, gdzie one są. Ci, co już hamulce kiedyś robili, to wiedzą, gdzie one są, ale do was jeszcze raz tak tutaj właśnie, żebyście widzieli, jaki to jest duży hamulec też. Nie, tutaj to jest jedna część i tutaj mamy śrubę właśnie, tutaj jest pierwsza, 21 i na dole tutaj jest druga. Zobaczymy, czy mój właśnie Einhell, czy jemu się to uda odkręcić. Wow, idzie, idzie jak jedynka, super. Tu wyszła, teraz jeszcze tą górną i to musimy jeszcze odkręcić. Ale to jestem zaskoczony, muszę wam powiedzieć, że on odkręcił klucz udarowy elektryczny na baterię 18 V. Że jemu się udało odkręcić właśnie tą śrubę. To jest... bo ona jest bardzo mocno przykręcona. Naprawdę bardzo mocno, nie wiem. Nie wiem dokładnie, wyświetlę wam jak mocno. Aha! O! Zanim tą górną śrubę odkręcimy, to jest dobrze właśnie, że jeszcze nie odkręciłem całego, bo musimy tutaj klamrę ściągnąć. To jest właśnie ta.
i ją po prostu tutaj leciutko młoteczkiem. I już jest poluźniona, bo na tym wiszą właśnie klocki hamulcowe. A trochę mało miejsca tu jest, bo tu jest szlauch hamulcowy. Pua. Kurde, on ma siłę. To jest niemożliwe. Ile on powinien umieć? Tutaj pisze, nie wiem, mi się wydaje, że ja kiedyś gdzieś czytałem 180 neftonów. Te śruby, one mają więcej niż 180. Dobra, śruby wykręcone, całkiem ważne, hej. Nie możecie powiesić tego hamulca teraz na szlauchu hamulcowym. On jest, to jest takie ciężkie, że popsujecie wszystko. Że trzeba wziąć sobie taki hak, ja mam taki malutki hak, ale trzeba wziąć hak, żeby to zawiesić. Tak, hamulce teraz jeszcze nie da się ściągnąć, bo tarcze mają oczywiście taki kąt mały, nie? Że trzeba to trochę śrubokrętem odcisnąć. Nie za mocno, bo my nie wymieniamy tarczy hamulcowej. To znaczy, jak za mocno odciśniemy i będziemy rozdrapiemy tarczę hamulcową. Tutaj się weźmie teraz... Uważać na ten szlauch, nie? Bo to jest rura. Jak ją pokrzywicie, to będzie głupio. Narobicie sobie po prostu problemów. I porządnie zawiesić, żeby fajnie wisiał. Wyciąganie klocka hamulcowego jest łatwa rzecz. Wycisnąć. I już wyszedł. Patrzcie, już nic nie ma tutaj materiału na klocku. Jest już praktycznie cały zjechany. Tutaj mamy kabel na hamulec. I się ściąga. Już ściągamy. Kabel tam się zahaczył gdzieś. Uwaga. Uwaga, żeby to nie spadnęło, żeby wisiało, bo popsujecie. Tak, jak ten wygląda. Sensor. Jest jeszcze nieprzetarty, ale już jest tak nawet dość roztarty. I tu widzę właśnie, że jego się wymienia osobno, nie? Jako swoją część się go wymienia. Tak, dzisiaj budujemy klocki hamulcowe od Blueprinta. Muszę wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Widzicie tutaj te hamulce? Te ciężarki są na różnych, mają odległość inną. Znaczy, że pasują tylko na jedną stronę. To znaczy, nie da się nic źle zrobić. I poza tym jeszcze jest tak, że widzicie jak te klamry tutaj. Tu mamy dużo miejsca, nie? Odstęp jest duży, tu jest mały odstęp. Tak samo jest też w tych klockach hamulcowych. Teraz muszę wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Po prawej stronie klocki hamulcowe już wymieniłem i chciałem wbudować. Wyciągnąłem sobie dwa klocki hamulcowe, otworzyłem i chciałem je wsadzić i nie umiałem ich wsadzić do środka, bo te klamry po prawej stronie jeszcze inaczej znowu siedzą. Że to jest nawet fajna rzecz, muszę wam powiedzieć. Wy pewnie to znacie, jak na niektórych klockach hamulcowych jest strzałka namalowana, w który kierunek one muszą być właśnie wbudowane. To może być, mieć z tym do czynienia, żeby nie piszczały, żeby się nie zakantowały, w ogóle, no, żeby w ten kierunek się kręciły, co mają się kręcić, nie? Jest tak, że te klocki, co ja po prawej stronie chciałem wbudować, były właśnie te tutaj, z lewej strony otworzyłem. Otworzyłem lewe klocki, już widzicie, że już są tutaj nawet nasmarowane tym białym Special Ceramic Grease, po polsku keramiczna charakterystyki dostępna na żądanie. Keramiczna pasta już usmarowałem, nie? Trzeba oczywiście też. I nie pasowały. To znaczy, że tu jest dobra rzecz, że nie można, nie da się, nie da rady, żeby te klocki źle wbudować. Wszystko jedno, czy po lewej, po prawej stronie, czy te wewnętrzne albo zewnętrzne klocki, nie da rady, żeby je źle wbudować. Oczywiście, jak weźmiecie sobie młotek do pomocy, to na pewno się da, ale nie jest właściwie i tak się nie powinien robić, że to jest nawet dobra rzecz. Tak, musimy teraz jeszcze trochę to wszystko przeczyścić szczotką. Ja tutaj mam taką nie za twardą szczotkę, bo nie chcę właśnie manszetów popsuć. I właśnie, żeby też manszetów nie popsuć, to musimy klocki hamulcowe odcisnąć trochę do tyłu, żeby te gumowe manszety, żeby się schowały. I tu ma taki fajny sprzęt, kurde, naprawdę fajny jest.
bardzo dobrze właśnie działa na tych hamulcach. Takie jak mają tutaj właśnie, to są cztery tłoki hamulcowe. I to bardzo dobrze tutaj działa. O, trzeba przedstawić. Tak, teraz przeczyścimy. Nie trzeba za dużo czyścić, bo tu są takie klamry stalowe. One są malutkie. No i teraz tak, gdzie pasuje właśnie który klocek? Na starym klocku hamulcowym tego nie widać, bo one są idealnie albo praktycznie są no, tak zbudowane, że tego nie widać. Po pierwsze musimy właśnie to tutaj wsadzić tam do środka i obejrzeć, czy to pasuje na tłoki. Widzicie, tutaj już fajnie na tłoczki hamulcowe pasuje. Powiedzmy teraz, ja bym wziął ten inny klocek hamulcowy. Właśnie ten, co na inną stronę wchodzi. Ten tutaj. O, i tak, spróbujemy. Pasować pasuje, ale widzicie, że te klamry metalowe nie wchodzą prosto na ten tłoczek. Że jak to by się pokrzywiło, to by pasowało. No ale wiecie, to nie jest po to zbudowane, żeby to krzywić, nie? Że one muszą prościutko na to pasować. Tak, no i weźmiemy tego klocka i wsadzimy właśnie tak, jak ma być wsadzony. Uwaga na te klamry, żeby klamerki nie wyskoczyły i żeby to wszystko fajnie tak wchodziło. Leciutko wchodzi i pasuje. Bierzemy drugiego klocka hamulcowego i też wysmarujemy trochę tutaj. Nie dawajcie za dużo, czasami jest mniej. Się mówi tak, mniej jest więcej, tutaj i tutaj, i to już powinno starczyć. Uważajcie też z palcami, żeby może nie dotykać na klocka hamulcowego, bo nie, że potem zacznie może piszczeć, jak tam brud się na niego dostanie, albo w ogóle ta biała pasta nawet, keramiczna, też może zacząć właśnie wtedy klocek hamulcowy piszczeć, nie? Czasami nie jest tak łatwo. I już wyszedł. Zanim to wszystko jeszcze wsadzimy, to potrzebujemy nowy sensor, kontakt właśnie ten, co tutaj jest zjechany. No, tak. Prawie dobrze wygląda. Jest taka rzecz, ja nie miałem właśnie. Były tylko dostępne te kable na tylnej hamulce. I tu jest właśnie ten tylny to jest. I mi się wydaje, że on nie pasuje. Kurde, on tutaj do środka nie wchodzi, bo się złamie. No tak jest. Nie wchodzi do środka. Będę musiał tego wyciągnąć, bo tylny hamulce też zaraz jeszcze będę robił. Wiecie co, będę musiał wyciągnąć i przemierzyć, czy jest jeszcze dotyk, ale jeszcze nie jest jeszcze całkiem popsuty. Przemierzaj no. Tak, dojście jest, to znaczy przejście jest, że można go zamontować, nie jest popsuty. Wsadzimy właśnie tutaj od środka i ściągamy hamulec. Tak, ściągnąć, uwaga na ten szlauch, na rurkę hamulcową. Założyć ostrożnie, żeby nic nie zakantować, żeby się właśnie ta rurka hamulcowa, żeby ona się nie popsuła, nie pokrzywiła. Wiecie, jak się raz pokrzywi, to potem zawsze jest jakiś problemik, że nigdy potem już nie będzie tak pasowało, jak ma. Ja tu tym krzesłem tak jeżdżę, dupą wiercę i drugiej śruby nie umie znaleźć. Ale wreszcie znaleziona. Tak, dokręcimy najpierw letko kluczem, ale potem... Potem neftonem musimy zaraz mu dać.
Tak, teraz trzeba tą klamrę założyć, ale wiecie, w jednej ręce kamera, w jednej ręce klamra, też nie jest łatwo. I to trzeba teraz jeszcze porządnie dobić. Musiałem kamerę na chwilę odłożyć i założyłem właśnie tą klamrę. Widzicie, dobrze siedzi, wszystko jest ok, fajnie wygląda. Tak, hamulec prawie zbudowany. Brakuje nam jeszcze ten tutaj, obejrzymy właśnie. Po dwóch stronach wygląda to tak samo, że nie trzeba na nic uważać, po prostu wsadzimy. I siedzi. No i tak, dokręcamy jeszcze śruby właśnie. No tak, hamulce wymienione, wszystko naciągnione jest i teraz jest jeszcze jedna rzecz, co jest całkiem ważna. Zobaczcie, deptanie na hamulec i to tak, leciutko, nie za mocno. To znaczy ja tak zawsze robię, leciutko naciskam, aż będę czuł ciśnienie. Teraz już czuję, o, jest twardy i można mocno naciskać. To jest oczywiście ważna rzecz, po pierwsze, żeby nie naciskać aż do końca, aż do dechy, bo możecie sobie coś popsuć, a jest też ważne, dużo ludzi to zapomina i potem się na wstecznym wyjeżdża z warsztatu albo z garażu, nie wiem co, i nie ma ciśnienia. No i tak jest. Kurde, to jest tutaj statek, ej. Zobaczcie sobie, jakie to jest, co to za auto. Zamiast kokpitu to telewizor. Tutaj właśnie pisze, że hamulce właśnie są, bo z tyłu jeszcze muszę wymienić. Elektryczne właśnie ma. O kurde, statek kosmiczny. Tutaj nawigacja, kurde, co tutaj się można wszystko guzikami naciskać? O, co ja tam załączyłem? Wow. Hehe. Wow. No i takie duperele można robić. Fajna rzecz. Dobra ludzie, nie bawimy się. Wyłączymy stacyjkę, bo zaraz bateria będzie pusta, bo ja teraz się robię jeszcze za tylnie hamulce i to trzeba komputerem robić i to jest już się tutaj przygotowałem. VCDS-a podłączymy i to właśnie trzeba komputerem właśnie tylnie hamulce otworzyć i wtedy dopiero można je wymieniać. Tak, nie zapomnijcie jeszcze obejrzeć właśnie stan płynu hamulcowego. To jest dość nowe auto, ma 60 tysięcy przejechane. Pierwsze hamulce, ja myślę, bo on jeszcze nawet nie ma 2 lat, albo akurat 2 lata, nie wiem, że myślę, że nikt jeszcze nie wymieniał płynu hamulcowego, bo zawsze jest problem, jak ktoś wymienia płyn hamulcowy. To jest tak, że to jest właśnie tak, że potem jest za dużo płynu w pojemniku i wypływa. Ale mimo temu ja jeszcze obejrzę, ale jak jeszcze wymienię tylnie hamulce, to wtedy to skontroluję. Dla was jedno jako informacja, ludzie, nie zapomnijcie tego. Tak, no i to było wszystko. Dzięki, że się patrzyliście. Kurde, wiecie co, jednej rzeczy zapomniałem. Zapomniałem wymierzyć grubość hamulców. Kurde. Taka fajna rzecz, zapomniałem wymierzyć. Mierzyłem, ale po prawej stronie, po niemiecku. Dlatego wam teraz to jeszcze pokażę. Tak, tarcza hamulcowa, jest taki ten specjalny miernik. Wsadza się na tarczę, wyciąga się tak powoli, to się wyciąga. I wymierzyłem 28,3 mm chyba to były. Napiszę wam jako tekst na dole, ile ja wymierzyłem i jaka minimalna grubość właśnie tych tarczów jest. Dobra, z przodu po lewej teraz nie, ale z przodu po prawej mi się wydaje, bo jest nowe auto, że mniej więcej po lewej, po prawej jest tak samo zjechane. Ludzie, no i to było wszystko. Dzięki, że patrzyliście. Powiedziałbym, do następnego razu. Będziemy się widzieć na YouTubie, jak będzie Daniel naprawiał. Cześć!